i siemano na polu. Kusimy właśnie. Sypiemy praktycznie. Piąty zbiornik. Tutaj drugi. Tam już są trzy na tamtej przyczepie. Niestety musieliśmy dwie rozstawić po dwóch końcach, ponieważ dwa razy w tom i z powrotem nie zmieszczę, a za każdym razem znowu jest zbyt mało, żeby wysypywać ciągle. Także tak to wygląda, ja wysypuję i siadam, jadę dalej. A wy oglądajcie, jak mi to tutaj idzie, to żniwowanie. No cześć. Kolejny zbiornik sypiemy. Nawet się pogubiłem, który to jest. Tam wiem, że sypałem 4, a tutaj nie wiem, który. 5 albo 6. No chyba 5. Teraz jeszcze tutaj dookoła tą część. Tamtą zastawiamy prawdopodobnie na jutro lub na piątek.
się widzimy. No i jak widzicie, do obiadu wszystko dobrze szło, a później się zesrało. Pozdrowienia dla Grzesia. Mam nadzieję, że to nie to Fatum z jego naklejką. Cały dzwon mamy zamówiony. Także rozbiórka wkrótce. Będziemy zmieniać. Ale jeszcze musimy tutaj zajrzeć do hydrauliki, do tej pompy. Coś tu zaczęło ciec, a nie ciekło. I tyle. I na pszenicę będzie gotów. To musimy go wydmuchać, żeby nie było jęczmienia w tej pszenicy. Póki co to na tyle. Hej. Zjeżdżamy! Fergusonik się rozesrał, ale sąsiad przyjechał, domucił nam do pełna te przyczepy. Zbiornik w sumie sporo namucił, tylko musimy tu sprasować teraz. Ale jutro przyjedzie nam skończyć bez zostawiania słomy. Jutro będzie już sieczkarnia załączona. A teraz już zjeżdżamy, jutro na sprzedaż, wywiozę to i po południu sąsiad podjedzie, skosi resztę, a Fergusona trzeba naprawić. Później wam pokażę co i jak. Cześć. Siemano, kolejnego dnia. Wczoraj namusiliśmy te dwie przyczepy. Dziś jestem na skupie. Czekam tutaj na wagowego. Za chwilę wjeżdżam. Zważymy, sypiemy i pędzimy do domu. Resztę jęczmienia przyjedzie sąsiad wymucić. A my później bierzemy się za naprawę pertka. Na pszenicę chcemy go zrobić. Jednak chcemy sobie skosić sami tą pszenicę już. No i jeszcze na zarobek do wuja muszę jechać. Tak to wygląda. Dobra, to na razie tyle. Później się połączę z wami, powiem ile było, co i jak. Na razie, cześć. Jesteśmy już w domu. Łącznie na tych dwóch pszczołach było 9 ton, 140 kilo. Sąsiad dzwonił, że już jedzie nam tutaj kosić. Także ja otwieram przyczepy. Muszę tutaj podjechać bliżej, żeby mógł przejechać. O, już go słychać. I niech kosi. Dobra, nagram go tam jeszcze trochę. Cześć. No i jest sąsiad. Tam to małe pole za domem wymucone. Przyjechał tutaj. Jeden zbiornik wysypany. Będzie problem się zmieścić. Sieczkarnia załączona. Posieka nam resztę słomy. To co wczoraj tu zostało, to sprasujemy jeszcze dziś. I tak idzie robota. No i przyczepa pełniuśka. Tam troszeczkę wsypał, to tam jeszcze zbiornik wejdzie. Już dużo nie zostało. Ale tam jeszcze trochę jest.
trzeci zbiornik wysypany. Jeszcze trochę zostało miejsca na małej przyczepie, ale wątpliwe, żebyśmy się zmieścili. Tu już klinik został, tam taki pasek 2 metry szeroki. To już niedużo. Zbiornik powinno się zmieścić. Dobra. Wracamy z trasą. Mamy 8 L, 7 na polu, jedna jedzie w prasie. Akcja ogólnie tylko taki krótki filmik, nic więcej. Nie było już czasu nagrywać. Także dwie pełne przyczepy i zbiornik prawie, no nie, cały nie był. Jest ta sąsiada w przyczepie. Tak to wygląda. Jesteśmy po śniwach jęczmiennych. Wystała pszenica. No co, trzymajcie się i do później. Cześć.